Pani marszałek, Wysoka Izbo, ja zbiorczo się odniosę do tych wypowiedzi, ponieważ moja wypowiedź została zrozumiana opacznie czy niewłaściwie. Chciałabym odnieść się do tych kilku wypowiedzi pana posła Błaszczaka i pana posła ze strony Ruchu Palikota i SLD. Dziwną rzeczą jest, że w trybie sprostowania, ponieważ moja wypowiedź została przez panów źle zrozumiana. Tak jak każdy. Szanowni Państwo, dziwną rzeczą jest, że pan minister Błaszczak wytknął, że ktoś chce zrobić biznes na służbie zdrowia, chociaż w tym uzasadnieniu, co dziwne, mamy mowę tak. Polskie firmy farmaceutyczne, polskie apteki, polska służba zdrowia, polskie szpitale, polskie dzieci. Dziwna to konstrukcja myślowa, ale to tak nawiasem mówiąc, gdzie są te polscy producenci leków. Ale nie ma mowy o tym, żeby apteki były na krawędzi bankructwa, bo w 2007 roku aptek było 12 tysięcy, to przypadało mniej więcej 2800 pacjentów na jedną aptekę. Dzisiaj, w roku 2012, jest o 1000 aptek więcej i na aptekę przypada 2700. To znaczy, że nadal jest to dobrym biznesem. Wiadomą rzeczą jest, że wszyscy o tym wiemy, że dobry minister jako sługa ma działać przejrzyście i na rzecz interesu publicznego, a nie w interesie grupy interesów czy lobby biznesowego. I właśnie tak działa pan minister zdrowia. Ja nie wiem, dzisiaj pani poseł Paluch ma jakąś taką nadpobudliwość i cały czas jak echo odbija się to, co mówię. Ja bym bardzo chciała, żebyście państwo nie wypaczali moich słów. I w kwestiach na przykład onkologii czterokrotnie wzrosły koszty chemioterapii pokrywane przez pieniądze publiczne. Jeżeli z 400 milionów na miliard 600, to jest mało. Jeśli ilość pieniędzy na przeszczepy wzrosła czterokrotnie, to jest mało, więc nie można mówić, że pogorszyła się sytuacja. Pani poseł Paluch, ja uprzejmie panią proszę. Proszę nie pokrzykiwać. W związku dokładnie z tym, utrudnia mi pani prowadzenie. Pani poseł, ja pani dziękuję. Przekroczyła pani już czas. Dziękuję bardzo. Pani poseł. Problem jest jeden. Pani posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie mogą się pogodzić z tym, że ktoś wytyka im błędy w myśleniu lub skrajny populizm w wygłaszanych poglądach. Pani poseł, dziękuję bardzo. Pan Błaszczak wypowiada się opacznie. Dziękuję bardzo, pani poseł. Pani poseł, proszę nie utrudniać.